Witam wszystkie kryptoświry, maniaków zdecentralizowanych projektów. Z tej strony Konrad z grupy zdefiniowani.pl. Słuchajcie, lecę dzisiaj do Was z filmem dotyczącym projektu RubyMine. Jest to projekt w modelu Miner, który w ostatnich tygodniach stają się bardzo popularne za sprawą projektu Baked Beans, który istnieje już tak naprawdę ponad 150 dni na sieci Binance Smart Chain. Jest to projekt, który w ostatnich tygodniach właśnie bardzo mocno zyskał na popularności i kontrakt w tej chwili, który jest dostępny w tym projekcie, znaczy balans na kontrakcie, jest ponad 12 355 BNB o równowartości ponad 5 200 000 dolarów. Więc zaraz kontrakt rośnie, słuchajcie. Z czego wynika popularność tych projektów? No, wynika to z tego, że minery mają odpowiedni algorytm, który powoduje to, że możemy w takim projekcie zarabiać i zarabiać bardzo duże pieniądze. Natomiast jeżeli stosujemy pewną zasadę, a tą zasadą jest 6 na 1, czyli 6 dni reinwestujemy, 1 dzień wypłacamy. 6 dni reinwestujemy, 1 dzień wypłacamy. Dzięki temu, słuchajcie, jesteśmy w stanie po ponad 60 dniach od inwestycji zwrócić sobie kapitał w jednej dniówce. Natomiast jeżeli zdecydujemy się nie iść tą strategią i wypłacać sobie codziennie, to algorytm jest tak napisany, że każda wypłata będzie powodować zmniejszoną ilość dywidend, czyli będą karać, jest to kara tak naprawdę dla tych osób, które nie stosują tej strategii. Tylko dzięki tej strategii tak naprawdę jesteśmy w stanie spowodować to, że ten projekt będzie rosnąć i dzięki tej strategii jesteśmy w stanie tak naprawdę zarabiać bardzo fajne pieniądze. Są osoby, które zarabiają bardzo duże pieniądze. W moim przypadku, jeżeli chodzi o Baked Beans, jest to około 0,8 BNB dziennie. Natomiast stosując tą regułę 6 razy 1, już w najbliższym czasie, tak naprawdę myślę, że jestem jakiś miesiąc czasu, może niecały, po tych 60 dniach wyciągnę swoją dniówkę, którą pierwotnie jakby inwestowałem w projekt. Myślę, że w kolejnym tygodniu będzie już to ponad 1 BNB, czyli tak naprawdę 450 dolarów tygodniowo z jednego projektu. Myślę, że nie jest źle. Ale no wymaga to ode mnie jakby ciągłej tej reinwestycji i każdy poniedziałek to jest poniedziałek, w którym wypłacam śrubki. W najbliższy poniedziałek będę wypłacać z Baked Beans, będę wypłacać Wineyard, ponieważ jest to kolejny projekt, właśnie tym razem tutaj mamy do czynienia z projektem na sieci Matic. No i trzeci projekt, który właśnie o 22 w dniu dzisiejszym wystartuje, RubyMine na sieci Avalanche, czyli potrzebne nam są Avaxy. Będą to trzy projekty, w których będę w tej chwili, jeżeli chodzi o minery. Każdy z nich będę wypłacać tylko i wyłącznie w poniedziałek, tak żeby nic tam mi się nie gubiło. Tak więc bez względu na to, że RubyMine wystartuje dopiero dziś, nie zastosuję w pierwszym tygodniu tej reguły 6 dni i od przyszłego tygodnia jakby będę ją stosować regularnie w każdym z projektów, jeżeli chodzi o modele minery. Słuchajcie, jeżeli chodzi o takie informacje dla nas najważniejsze, mają kontrakt od Hays. Kontrakt od Hays dostępny będzie. O, przepraszam, rozłączył mi internet. Co tam się dzieje? Zatrzymam na chwilę. Dobra, resztę filmu nagram będąc online. Mam jakiś problem z internetem, trudno. Słuchajcie, no i wracając jakby do projektu, tak jak mówiłem, za 14 godzin. Bezpośrednio inwestujemy w AVAX, projekt ma audyt. Nie mogę w tej chwili przejść bezpośrednio na stronę Hays, ponieważ audyt robi Hays. Natomiast audyt będzie dostępny na stronie 6 godzin przed startem, o godzinie 16 będzie już dostępny. Hays specjalizuje się w projektach w takim modelu. Tak więc no tutaj mamy jakby chociażby z punktu widzenia bezpieczeństwa no pewność, że w projekcie nic się strasznego nie wydarzy. Jeżeli chodzi o ich społeczność, słuchajcie, na tą chwilę prawie 700 osób. Jeżeli chodzi o interfejs i to, w jaki sposób gdzieś tam go obsługujemy, jest bardzo proste. Mamy Hire Mines, Rehire, czyli reinwestycje, Collect, Withdraw. Pierwszą rzecz, którą robimy, wybieramy sobie minimum 0,1 AVAXa, jeżeli chodzi o inwestycje, bo taka jest kwota minimalna. Zatrudniamy sobie tych minerów, czyli inwestujemy i automatycznie naliczane nam są dywidendy, które naliczają się w czasie rzeczywistym. No i w przypadku tej strategii 6 do 1 reinwestujemy, możemy reinwestować raz dziennie, możemy raz dziennie,
bez znaczenia. Ja reinwestuję kilka razy dziennie, jeżeli chodzi o poprzednie projekty, które Wam pokazywałem. No i raz w tygodniu robimy wypłatę. Oczywiście to nie jest żadna strategia, która jest wymuszana, natomiast jest to strategia, która jest rekomendowana i tylko w ten sposób, tak jak mówię, jesteśmy w stanie zrobić fajne pieniądze w tym projekcie, no ale przede wszystkim wydłużyć żywotność takich projektów. Jeżeli chodzi o żywotność, bo wiele osób pyta się, jak one długo istnieją, czy są w stanie wytrzymać miesiąc, dwa, czy nawet więcej, to już odpowiadam, jeżeli chodzi o minery Baked Beans. Projekt istnieje już 5 miesięcy i ma się bardzo, bardzo dobrze. Są projekty takie jak BNB Miner, które istnieją już ponad rok czasu. W tym projekcie również jestem. Natomiast przyznam szczerze, że w tamtym projekcie tak naprawdę nie stosowałem tej zasady, ponieważ no jakby nie interesowałem się tym, nie wdrażałem się w szczegóły. Tak więc wypłacałem i faktycznie im więcej wypłacamy, tym te dywidendy są coraz mniejsze i tak dalej. Tak więc słuchajcie, żelazna zasada 6 razy 1. Tylko w ten sposób jesteśmy w stanie tutaj zarobić fajne pieniądze. W moim przypadku Baked Beans, tak jak mówię, to jest około 0,8 BNB dziennie. Jeżeli chodzi o Wineyard, powiem Wam tak naprawdę dopiero w poniedziałek, ponieważ cały czas reinwestuję i tak naprawdę nie liczę tego. Nie wiem, czy coś mi wpada z prowizji, czy coś mi wpada bezpośrednio, przynajmniej Wineyard, ponieważ jest to nowy projekt. Więc bardziej tutaj liczę na to, że coś tam może ktoś zdecyduje się wejść i gdzieś tam dodatkowo poza dywidendami pojawi się prowizja. Tak więc zobaczymy. W poniedziałek wtedy będę mieć bardziej jakby rzeczywisty obraz sytuacji. Jeżeli chodzi o Baked Beans, słuchajcie, poza oczywiście Baked Beans, czyli minerem, posiadają swój własny token, z którego część z podatków wchodzi bezpośrednio do balansu Baked Beans, natomiast tam nie ma też jakiejś tam strasznie wielkiej użyteczności. No jest farma oczywiście, natomiast jak to farma, w przypadku farm bywa, jeżeli nie ma użyteczności dalej danego tokenu, no to zwyczajnie ten farma jest drenowana. Gdzieś tam te APR-y sobie spadają. Natomiast my się skupiamy tak naprawdę na minerach. One mają się świetnie. W przypadku Baker Beans ma być wprowadzona też kolejna odsłona tego minera. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać według ich roadmap. Wineyard ruszył 27 marca, tak więc świeży temat. No i oczywiście Ruby Mine, który w dniu dzisiejszym na sieci Avax ruszy. Słuchajcie, tyle z mojej strony, jeżeli chodzi o Ruby Mine. Tak jak mówię, projekt jest projektem wysokiego ryzyka. Oczywiście nie jest to jakaś tam porada finansowa. Pokazuję Wam tylko to, czym ja się zajmuję i w jaki sposób zarabiam przez internet, w jaki sposób zarabiam kryptowaluty. Tak więc słuchajcie, myślę, że tyle. W opisie tego projektu znajdziecie link do strony, jeżeli jesteś zainteresowany, jak również znajdziecie link do naszej grupy na Telegramie zdefiniowani.pl. I serdecznie Was wszystkich zapraszam. Tyle z mojej strony. Dziękuję za uwagę. Trzymajcie się. Hej.